Siemaneczko, jestem Pepiotem Games, witam także w pachach i niskota ryba. Zajmę się ostatnimi żniwami na serii, czyli żniwami kukurydzy, zbieram kukurydzy. No, wstaweczka zakupiona za 100 kawałeczkiem, jeśli ją nie mylę, może wam dokładnie pokazuję to w sklepie. 127 tysięcy, ta wstawa kosztowała, 12 metrów szerokości, John Deere. Wiadomo, nówka kombajn musi trochę popracować. Mimo tego, że jest nowym kombajnem, naprawdę już trochę roboty zrobiła. Na początku odcinka także zachęcam do zostawienia napiski, mojego komentarza i życzę miłego oglądania. Ogólnie ogłosiłem już dość sporo, że mojego koledzy. Proszę Państwa, w granicach 50 par auto na 1000 litrów, więc nie jest tak, że 4 zestawy przygotowane z. Czy z nową dwóch kukurydzy. Tutaj kukurydza zabrana. Ale dzisiaj stwierdziłem, że chciałem tą serię dociągnąć w pewnym sensie do końca. A o co mi chodzi z tym, powiedzmy, końcem właśnie tej serii. Mamy jeszcze do ogarnięcia sianokosy. Wiem, trochę to dziwnie brzmi po uwzględnianiu, że nie posiadamy bydła, nie posiadamy żadnej hydowli, a chcę zrobić się na kłosy. Czym to jest spowodowane? Zarobkiem, po prostu zarobkiem. Więc jutrzejszy odcinek będzie związany z sianokosami na dwóch łąkach, mianowicie na 9C i na 7C. Będzie koszona trawa, żeby do piątku mieć odcinki wyłącznie z tej serii, a na weekend nówka, seria już wlatuje. Takie jest nam założenie. Więc ja sobie tu na spokojnie wszystko będę ogarniał. Wiadomo, troszeczkę to kosiłem tego zboża, kukurydzy, więc troszeczkę już te roboty nadgoniłem. Jestem zadowolony z tego, że tak to potoczyłem, że opuściłem sobie to mniej więcej tak, żebym mógł sobie już elegancko robić. Wycinać jak najwięcej kukurydzy na odcinku, nie bawić się z poprzecznikami, chociaż mimo wszystko też powinien jeszcze przejechać od strony, proszę Państwa, na prawej, przejechać jeszcze jeden poprzecznik. Może możliwe, że tak zrobię, bo chciałbym to jakoś miarę fajnie zrobić. Ogólnie też widzę, że oświetlenie jest nie takie, jakie powinno być przy przy tym na tym odcinku, dobra. Więc takie oświetlenie sobie ustawiam. Tak chyba bawi się z tymi oświetleniami mimo wszystko. Ogólnie jak widzicie. Także pożyczę sobie wyrzutnik do odwozu. Nie chciałem już kupywać. Z tych maszyn mamy dość tak wystarczająco do odwozu. Ogólnie maszyn do sprzedania. Mimo wszystko. Trzy kombajny, trzy przyczepy. Jakieś tam pierdoły, ciągniki, wiadomo, to są też najważniejsze maszyny, które posiadam na gospodarstwie. Więc takie maszyny sobie zostawiam. Więc troszeczkę teraz patrząc z biegiem czasu, lekką, powiedzmy, lipę zrobiłem, choć też nie jest źle, że wziąłem, jak zrobiłem, czyli sprzedałem wszystkie maszyny, które mógłbym teraz wykorzystać typu pasa posiarka. Ale szczerze, jest to jeszcze do ogarnięcia właśnie poprzez wypożyczenie maszyn. Więc trawy będą obkoszone, będą zebrane, będzie spasowane, będzie sprzedane. Ale wiadomo, sprzedanie to w granicach pewnie maja, nawet włącznie czerwca. Tego względu, proszę Państwa, że posiadam w swoim arsenale, można powiedzieć, jeszcze bardzo dużo słonecznika, który i rzepaku, które właśnie jest przetwarzane. Jest dopiero połowa przetworzonego słonecznika wraz z rzepakiem, więc szkoda go marnować. Szkoda sprzedawać go za tak zwany bezcen. Więc założenie jest takie. Przetworzyć. Przewinąć do dalej innego miesiąca. Czy to kwiecień, maj, czy czerwiec. Przewinąć sobie. I po prostu wyzerować stan olejani, brać olejanie i sprzedać maszyny. Sprzedać kukurydzę oczywiście w późniejszym czasie,
a to będzie w finalnym odcinku, czyli piątkowym odcinku na kanale. Będzie to zrealizowane. No tak jak chciałem, właśnie mi to wyszło. Dzisiaj jest wtorek, nagrywam, a to na środę, czwartek zbiór trawy, piątek kończymy serię. Więc bardzo, bardzo dobrze. Lekko przedłużony sezon, znaczy sezon, bardziej przedłużone odcinki, bo finalnie chciałem zrobić to w wtorku, czyli do wczoraj. Ale że jeszcze tej roboty jest na tyle, że mogę sobie pozwolić na delikatne przedłużenie tej serii. Więc tak sobie to postanowiłem, że jeszcze tę sianokosy zrobię, trzewinę, sprzedam sobie kiszonkę, sprzedam sobie właśnie kukurydzę i soję. I to będzie finalny odcinek ze sprzedażami właśnie z maszyn i pól na tej mapie. Mam nadzieję, że tam nic nie będzie mi też kolidowało ze sprzedażami. Mam nadzieję, że jakichś tam podków nie będzie. Wiadomo, ukaże się to na finalnym odcinku. Ale teraz wspomniałem w poprzednim odcinku, nie wiem czy wam pokazywałem, ale chyba tak, tego był jeszcze odcinek. Ogólnie soli zebrałem 300, na właśnie 4000. 29 litrów, o Jezu, soli. Jest dość sporo, można powiedzieć. Jedyny minus tutaj, że teraz muszę mieć tam dwa zestawy, muszę z jednej, z drugiej strony wysypywać zestaw. A to jest niezbytnio uciążliwe jeszcze. Więc nie jest tak źle. 5000 litrów soli mi zostało. Do sprzedania, wiadomo, mleka, nic w tym więcej w stronie. Nie mam żadnej marchwi, boraka, nie mam rzeźni, co... Z jednej strony teraz żałuję, że tu nie korzystałem tego, bo podejrzewam, że dość dobrze bym na tym wyszedł. Ale jest szansa, że jeszcze będzie gdzieś to właśnie uruchomione. Więc jeszcze jest delikatna nadzieja na to, by to zrealizować. Cofamy, jedziemy sobie od tamtej strony, żeby tutaj po prostu mieć miejsce na wycinanie. No, ciągniki tak sobie postawiłem, jak postawiłem. No zbytnio nie mam pola manewru, tak powiem. Powiem szczerze, że tak to pole jest tak gigantyczne, no tak jest to była godzina jeszcze roboty, nawet gdyby takim pedałem wspomnianym 12 metrów, tak jest pełno roboty, to wszystko pięknie obkosić. Spójrzmy ogólnie na mapkę, jak wygląda sytuacja z obkoszeniem kukurydzy. Jak widzicie, jest to faktycznie znikoma ilość kukurydzy obkoszonej. Więc jeszcze tu spędzę dobrą godzinę, bądź nawet dwie godziny. Ale nie przejmuję się tym. Powiem sobie, w sumie teraz delektuję się tą rozgrywką w sumie nawet poza odcinkami, bo wiem, że to jest finalny już zbiory. Znaczy, ja będę delektował tym. Wiadomo, może tak być, że ja jeszcze będę sobie może prywatnie nagrywał, grał, przepraszam, nie nagrywał, tylko grał sobie na wspomnianej mapie, która właśnie tutaj jest ogrywana. Tak sobie dla siebie, po prostu nie wiem, pozasiewać sobie kukurydzę, pozbierać sobie wszystkie pola kukurydzą, a może taki challenge sobie zrobimy, jeśli będzie taka możliwość. Będzie czas na spokojnie sobie to usiąść, poorać, pozasiewać, pozbierać i zobaczyć, ile byśmy finalnie zebrali z całej mapy. I to jest dobry pomysł. Z całej mapy, ile byśmy zebrali danej uprawy, czyli kukurydza, pszenica, jęczmień, wszystko. Dosłownie wszystko, ile byśmy w stanie byli zebrać. Taki challenge, można porobić takie challenge, jeśli to jest finalnie, już koniec wszystkiego. No, patrząc teraz naprawdę. No, ostatnie pole jest zbierane. Definitywnie jest pole ostatnie zbierane. No, ja jestem w ciężkim szoku, że tak to wychodzi. Że już w końcu będzie można coś uczyć nowego. Może nie na tyle nowego, ale coś na pewno lepszego, aż odświeżonego. O, tego słowa brakowało mi. Odświeżonego, czyli nowa seria, nowe maszyny, małe maszyny, tak jak teraz już. Po prostu kolosy, tak? Chociaż tak większych kolosów jeszcze na tej mapie nie mieliśmy. Nie mieliśmy jeszcze takich case'ów. Wataraków, nie mieliśmy John Deere'ów, nie mieliśmy jakichś tam naprawdę gigantycznych ciągników.
które tu są jeszcze opcjonalnie, nie mieliśmy klasa. W ogóle patrzę na tej serii, patrząc, ja nawet nie poszłem żadnego klasa na tej serii wcale. Więc jestem troszeczkę sam w szoku, mimo tego, że mi się klasy podobają i to strasznie w życiu realnym. Tak najbardziej, jak w 100% najbardziej podoba mi się Walter. To jest naprawdę ciągnik, który jest moim, powiedzmy, wymarzonym ciągnikiem w realu. Ale niestety nawet tu, w tym farmingu przeze mnie, znaczy w tym farmingu, na tej serii, nie była żadna Walta, nie był żadny case, nie był żadny Steyr wcale kupywany. Jedynie co były, to były dojce kupywane, nie Holandy. Ale wiadomo, New Holandy były dopiero od tej siódemki był New Holland kupywany. Coś jeszcze? Nie wiem, szczerze mówiąc. Żeby tak teraz powrócić na spokojnie, jak to wszystko wygląda. To wyglądało w zasadzie. Nie jak to wygląda, tylko jak to wyglądało. Jakie ciągniki posiadałem? Na pewno wiem, że miałem case'ów pełno. Czy case'ów? Miałem co? Miałem case'a 7240, coś w tym stylu, jakiś tam ten model był. W sumie Optuma. New Hollanda. Miałem tę siódemkę, mam teraz dziewiątkę. Ale fajnie, kurwa, ten komputer naprawdę już mi tak pokazuje, że robili w Holandzie te dziewiątce ją. Case'a mieliśmy Optuma jeszcze, no ale teraz mamy case'a Magnuma, to są trzy case'y na całej serii. John Deere był S7 i teraz S8 jest. No i Deutz. McConig był mały, który został do końca i był McConig duży. Nawet McConig i tylko były tylko dwa ciągniki, które w ogóle były farmingo w podstawce. Czy coś jeszcze mieliśmy? A mieliśmy mojego Fergusona. Z tego co mi się kojarzy. Czy coś jeszcze takiego mieliśmy pojedynczego? Zdaje mi się, że chyba raczej nie. Musiałbym ogólnie wyjść sklep, ale zdaje mi się, że takich niszczulników nie posiadałem na tej serii. Mieliśmy chyba tego, jak się nie mylę. I coś jeszcze mieliśmy? Raczej chyba z takich ciągników więcej nie posiadaliśmy. Żadnego Fergusona, tak mieliśmy. Oczywiście, jak wspomnianego, klasa nie mieliśmy wcale, ale to jest, powiem szczerze, dopiero początek wykorzystywania takich ciągników, które to będą w następnym sezonie, nawet w polskim sezonie, takie Waltery, Steyry, czy Waltery, Steyry, czy klasy będą na pewno wykorzystywane. Może nie tak intensywnie, bo wiadomo, jak trzeba będzie trochę pokombinować. Nawet za nazewnictwem, no tak człowiek będzie kombinował. Bo wiadomo, nie każdy ciągnik będzie idealny. Jeśli bym chciał po prostu ogrywać na polską serię, wiadomo. No, czy jak wspomniałem, będzie to ogrywane. Polska seria na weekendzik. Macie pierwszy odcinek z polskiej serii. Fajnie w sumie, nie mam takiego ciśnienia. Tylko trochę cisnąłem się sam pod względem polskiej gospodarki. Ogólnie, żeby nagrywać. A teraz wiem, że już mam praktycznie końcówkę. Już jest przygotowane. 99% lekkie modyfikacje muszę usunąć, lekkie modyfikacje, tylko dodać takie upiększające całą rozgrywkę i to już jest wszystko. Nie będzie szałowo, bo ja nie bym tak tylko budować. Tak nawet bym chciał budować ule realistycznie. Niestety rendera kupować nie będę, po prostu nie będę wydawał pieniędzy może na rzecz, która nie będę w ogóle potrafił ogarnąć, tak? Po prostu komputer też może tego nie ogarnąć. Jak jakieś budowy będą, to troszeczkę trzeba będzie trochę przymrożeniem oka na to patrzeć. Dobra, lecimy. Czy to już będzie zabrane w jednym, ale tak, elegancko. No jednak tutaj połać tym John Deere'em, tą przystawką John Deere'ską naprawdę robi wrażenie. Czekajcie, ja sobie fowam 70, czy nie jest za blisko? Chyba nie. To jest zajebisty modzik. Normalnie fowa sobie ustawisz, ile chcesz. Piękna sprawa, cześć, luksus. Dobra, na pewno tak, długo z panem dojedziemy, trzeba wysypać. Myślę, że nie wiem, że tej koledze będzie,
ale nie dużo mniej jak tej soi, chociaż dużo mniej. Czy chcę powiedzieć odwrotnie, dużo więcej będzie niż tej soi, bo w tym momencie 118. Myślę, że już w granicach 170-180 tysięcy mamy już na ten moment prawdopodobnie na przyczepach, łącznie z tą właśnie w kukurydzą w silosie. Sporo. Ja bym, ciekawe, jak by to wyglądało, jak antępować, miał zbierać na kiszonkę. Jestem strasznie ciekaw, jak patrząc obiektywnie, bo ja nie patrzyłem, jak to wygląda pod względem objętości kukurydzy na ziarnówkę w porównaniu do Jezu, do kiszonki. Wiadomo, na pewno jakiś to nasz jest dobry, ale ciekawy. Jeśli nie sprawdziłem, ile byśmy tego mieli, podejrzewam, że to w Famiglu mógłby razy 4 być przelicznik. Chociaż ja pamiętam, że z czego ja miałem łąkę. To mnie teraz zastanawia, co miałem milion litrów. Blisko milion, bez, nie wiem, 13-30 tysięcy litrów. Miałem praktycznie pełny, miałem milion, chciałem powiedzieć. Milion, więc teraz zastanawiam się, na takim połaciu byłoby pewnie z dwie bańki przy koście 580, 550, coś w tym stylu. No to byśmy zarobili w przybliżeniu 1 300 000, 1 400 000 podejrzewam nawet. Co by to było z takiej kukurydzy, by to było faktycznie na kieszonkę. No jestem ciekaw. Jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. Jakby to finalnie wyszło. 30 tysięcy na tej przyczepie. Już jest. Na pewno do 200 tysięcy będziemy w tym odcinku mieli zebrane. Ogólnie, całościowo tej pięknej kukurydzy. Ale ile ogólnie będziemy mieli? Myślę, że jak wspomniałem, nie będziemy pewnie mieć mniej niż soi, a podejrzewam, że i z półtora, może półtora, to przesadzimy, nie będę miał 475, bo zapomniałem, że wyłączyłem, myślałem, że tylko miałem tylko header podniesiony, a jednak okazało się, że wyłączę. Niestety nie słyszę na słuchawce, mam trochę ciszej ustawione słuchawki, sam sobie słyszeć po prostu. Zresztą słuchawki już leciwe, 6-letnie, w tym stylu są. Coś nie ma co dziwić, ale na razie spełniałem swoją funkcję. Jestem zadowolony. Genesisa za 100 zł chyba. To mało ważne. Więc patrząc teraz, jak bym chciał to sobie dawać na kieszonkę, jestem strasznie ciekaw, jak by to finalnie wyszło w ilość tonażu. No wiadomo, nigdy nie ma co przeliczać suchej, znaczy, źle powiedziałem, suchej, ziarnówki do kiszonkowej. To jest nigdy nie przelicznik taki. Wiadomo, jak ja miałem, powiedzmy, w realu, miałem 7,70, 7,80 gdzieś w granicach kukurydzy i miałem, wiadomo, przy lichym roku, co w tym roku, wiadomo, w poprzednim roku, który był, 7,5 przyczepy, takich dość sporych przyczep. Naprawdę, jak konkretny przyczep, no to co? Ziarnówki podejrzewam, że my z tyle, no wiadomo, nie miał. To jest wiadomo, możliwe, że miał hipotetycznie, w zależności od tego, jak tam było, bo wiadomo, i tam człowiek w środku nie siedział, nie patrzył dokładnie, ale jakby tam było, nie wiem, z 15 ton, po 2, 3, po 3 tony z hektara, powiedzmy 22, 20, po 30 ton. Wierzyłem, że na tamten rok był taki piękny i wydajny normalnie, że to jest szok. Na ten moment, w tej pogodzie, na razie wszystko zapowiada się, że może być dobrze w tym roku.
z wiosną i wszystkim wiadomo, że jedyny minus teraz co będzie, jeśli będzie się rozwozić nawozy, bądź już to rozwozi nawozy, no to jedyne co? Wiadomo, grzęznąć w błocie, znaczy bardziej grzęznąć w polu, właśnie z rozsiewaczem, bądź opryskiwaczem, w zależności kto to stosuje, więc no mnie ciekawie, powiem szczerze, w tym roku. Ja liczę gdzieś w granicach 15 marca dopiero ruszać z nawozami, z tego względu, że jak i zrytu nie rozsiewam, znaczy ja rozsiewam saletę, ewentualnie saleczek, mocznik, w zależności jak tam co potrzeba na zboża. Ja też dużo zboża nie walę, bo mam strasznie słabą ziemię. Mam szóstą klasę, piątą, szóstą słabej klasy, wiadomo. A tylko, że wiadomo, piąta, szósta klasa nie jest nigdzie tego wad, nie jest równa, więc mogę powiedzieć tak. Jest wydajność z żyta. Przy dobrym oku to jest 5,5 tony z hektara, więc możecie sobie przejrzeć i to na piątej klasie, więc możecie sobie teraz przejrzeć, jak ta ziemia w ogóle jest wydajna, na jakiej ziemi człowiek gospodarzy. Ale tu się samo ważne. Więc teraz patrząc na obiektywnie na wiosnę, która będzie prawdopodobnie jeszcze mokra, to może dobrze zapowiadać sezon, ale jak to się mówi, czuję w kościach, to ten sezon też nie będzie dużo lepszy pod względem urodzaju, co właśnie rok poprzedni, bo wiem, że ja mogłem, tak teraz miałem powiedzmy to blisko 8 hektarów, ja potrafiłem taką ilość zebrać 4 hektarów kukurydzy, więc czy to było wina ziarna, tego nie wiem, raczej wątpię, brak wody, wiadomo. Jeszcze w tym roku trafiło, tak, w poprzednim roku, albo inaczej, rok co był. Jeśli będę mówił o kukurydzach, czy to o czymkolwiek, to wiadomo, że w poprzednim roku, bo na przyszłość jeszcze nie wiem, co będzie. Więc kukurydza, jeśli by nie była w cudzysłowie podlewana, czyli tam pyskana odżywkami i nawet wodą była pyskana, bo jeszcze byłaby licha, bo tak to miałem na tamten rok. Najniższa miała gdzieś z 1,5 metra kukurydza, największa może z 3,5. Chociaż nie jestem pewny, z trójkę na pewno kukurydza miała, ale to była już po łące. Więc wiadomo, po łące troszeczkę to inaczej też człowiek może patrzeć. Zwłaszcza, że jak to było uprawiane, no to ciągnikiem jak się baciak zajebał. No to było ciężko było go wyciągnąć po prostu. A było suwo. Więc patrząc, jeśli teraz taki rok by był jak poprzedni, to jeszcze dużo więcej ludzi pozwijano, jak to się mówi. Ja nie mówię o produkcji roślinnej, tylko mówię bardziej o produkcji zwierzęcej, typu krowy, opasy. No bo nie każdy będzie miał tego zapasu paszy. Jeśli ma ktoś bardzo dużo hektarów, no to może jeszcze jako tako. Jak ja mam łąk 7 i pól mam zierzawą 17. No, już takiego. 17. No dokładnie nie pamiętam, 16, 17 wszystkiego. Jak właśnie z tą zierzawą, no to wiadomo. Taby nie zasieje, ani zierzawie. A może te swoje mieć pola, żeby zebrać. Będzie teraz ciekawie. No bo teraz patrząc na... O, słuchaj, nie wysypałem kukurydzy. Patrząc obiektywnie, to też nie będzie jakoś ciekawie. Nie będzie jakoś różowo pod względem urodzaju i wszystkiego. Lepiej, żebym się mieli po prostu. Lepiej, żebym się mieli, żeby nie było tak, jak było po to poprzednim sezonie. Dobra, zobaczymy, czy tutaj będzie teraz dość sporo kukurydzy.
Udało się tak wszelić, by było dobrze. Zobaczmy, ile ogólnie mam kukurydzy upożonej. Mam 89,45 tysięcy. I tutaj będziemy mieli stówkę. Będzie ogólnie chyba całościowo sztówka. Mój blisko sztówki. Obawiam się blisko sztówki. 98 ton. Tysięcy litrów, o. Będzie. Kurna, nie to chciałem wyjechać. Nawet się nie zmieściło. Dobrze, ten New Holland sobie tutaj pięknie jeszcze stoi. Wiadomo, zmieściło mi się, jakbym się nie zajebał i nie pojechał tak jak trzeba. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, stać łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.